Dziwne. Tutaj są jakieś rzeczy, których nie pozbieraliśmy. Dobra, to powinno być tyle, jeżeli chodzi o te. Wróć do Ismej. No, gdzieś tutaj była. Albo gdzieś tam. Dobra. Ciekawe, czy uda nam się wybronić gościa. Wygląda na to, że nastroje wśród górników wróciły do normy. Zupełnie jakby ktoś dał im po głowie. Co takiego zrobiłeś? Pod sztolniami znalazłem kolonię witraków. Padły ofiarą złośliwego grzyba. Zarodniki były przyczyną wszystkich tych ataków i zniknięć. Cóż, na to bym nie wpadła. Cieszę się, że udało ci się załatwić tę sprawę. Pozostaje zdecydować o losie Gamela. Gamel nie panował nad sobą, nie powinnaś go obwiniać. Chyba masz rację. Poobserwujemy go przez jakiś czas, a potem może wypuścimy. Weź to na dowód wdzięczności za ciężką pracę. Chociaż tyle mogę ci oferować. No to tyle. Dobra. Wynosimy się stąd. Musimy uzupełnić zapasy. Potrzebujemy tak zestawów odpoczynkowych. Dobra robota z baterią. Can't believe they're letting that animal go free. It's all the new blood in town. They're soft. You better not show his face around here. That's all I'm saying. Nie. Dobra, idźmy do spoczynku Grefa. Pewnie tam będziemy mogli uzupełnić zapasy. Dobra, co my tu mamy? Nic tutaj, żadnych nowych wiadomości. Ulepszenia wszystkie oczywiście mamy zrobione. Ok. Właśnie, mieliśmy pogadać z tą Skren. Dobra, zróbmy to teraz. Nigdy nie chciałem, by do tego doszło. Nie, nie z tobą. Z Nestą mieliśmy pogadać. Usiądź proszę, przyda mi się towarzystwo. Przysyła mnie Tarfos, mam wynegocjować umowę handlową w imieniu Krzepy. Nareszcie zaczynałem się już zastanawiać, czy Tarfos zupełnie o mnie zapomniał. Pierwszym przystankiem będzie rybaczówka. Moi klienci niepokoją się, że może ona powstrzymywać rozwój wioski. Spotkajmy się pod głównym wejściem. Okej. Okay. Najpierw się wyśpimy. Zresztą się pozwala moc, plus 2 kondycja. No to to jest najlepsze. Pa. Dobra. Ma 2 zestawy. Powinno nam starczyć na razie. Zazwyczaj zestawy znajdujemy również na ten
W dziczy. Jeszcze to masz ciekawego, chyba nie. Dobra. To idziemy do tej rybaczówki. Tides, Durance, you crack me up. There's no joke to be had, Amawa. Only the observations of a humble missionary. Oh, tell me the one about Magrin again. I love that joke. Simply because I have business with that whore does not mean I care to discuss it. How do you make your face get so red? Niezłomny jest niezwykłym kapłanem. W głowie, ależ to zimno. Załatwmy to szybko. Byłem do rybaczówki, ale ten zapach. Żałuję, że w gospodzie zjadłam zupę rybną. Jeden z rybaków powiedział mi, że kiedyś w beczce z rybami znaleźli nieboszczyka. Kiedyś w beczce z rybami znaleźli mnicha, który z niej wyskoczył. Zgodnie z rejestrami wioski, rybaczówka niewiele ostatnio eksportuje. Dlaczego wciąż jest otwarta? To marnowanie środków, które można wydać na białą kuźnię i kopalnię. Zamknięcie rybaczówki pomoże przekonać inwestorów, że w krzepie naprawdę zależy, że krzepie naprawdę zależy na rozwoju. Rybaczówka daje krzepie samą wystarczalność, nie muszą płacić za importowaną żywność. Pragmatyczna odpowiedź. Jeśli ktoś zakwestionuje istnienie rybaczówki, dopilnuje, by pozostała otwarta. Chciałam porozmawiać z naczelnym rybakiem, ale najwyraźniej wygnano go ze wsi. Zazwyczaj inwestorów takie coś by zmartwiło, ale wygląda na to, że rybaczówka dobrze sobie radzi pod jego nieobecność. No cóż. Teraz zmierzam do kopalni. Klientów martwi niski poziom bezpieczeństwa w kopalniach krzepy. Spotkajmy się tam, kiedy będziesz gotów. Dobra. Czuję się trochę jak ten podczas negocjacji przymierza Tarantu z Kaladonem. Mamy się spotkać w wykopalni czy przy kopalni? To jest w zadaniach. Będzie na mnie czekać w pobliżu posterunku Sztygera. Czyli gdzie? A, czyli w środku. Mam nadzieję, że chodzi jej o środek właśnie. Nie, ja jest na sto. Imponujące, jak szybko na nowo otwarto kopalnię. Niepokoi mnie ten incydent z górnikami. To ich dziwne i czasem gwałtowne zachowanie. Powiadają, że udało ci się rozwiązać ten problem. Czy możesz mi zdradzić, o co chodziło? Ogromny zarodnik w jaskini witraków kontrolował umysły górników i samych witraków. Uporałem się z tym. Ale witraki przeżyły, tak? Muszę odnotować ich obecność w raporcie. Zatoka Buntu będzie nalegać, by w ramach umowy przesłać oddział rycerzy Tygla do ochrony kopalni. Oczywiście nie należy tego odbierać jako krytyki tutejszych ochotników. Nalegam, abyś pominęła to w swoim raporcie, jeśli nie chcesz wpaść do głębokiej, ciemnej dziury w drodze powrotnej, nie. Strzeżenie kopalni nie przynosi chwały, rycerze wcale ci nie podziękują.
A już mam wśród nich niewielu przyjaciół. Słuszna uwaga. Nie wspomnę o witrakach w raporcie. Jeśli jeszcze jest jeszcze jeden przystanek, Biała Kuźnia. Chciałabym ocenić umiejętności kowali tam pracujących. Do zobaczenia na miejscu. Okej, okay. To będzie dłuższa przechadzka. Dobra, ale myślę, że tym się zajmiemy później. Wiecie co, zrobię malutki sejwik. Wszelki wypadek, gdyby coś się nam zepsuło. No i dobra. Zajmijmy się może najpierw tym paladynem. Posiasępna przysięga. Nalezienie, powstrzymanie Kaweriusa paladyna, zanim skrzywdzi jego rodzinę. Zdaje się na wschód okrzepy w białej kotlinie blisko traktu. Okej. No to idźmy tam. Dobra, byliśmy już tutaj? Nie. To jest nowa lokacja. No fajnie, w końcu coś nowego. Znaczy, że pewnie będzie tutaj troszkę bitki. Okej, tutaj się oddalamy od traktu. Była mowa, że domek jest blisko traktu. Najpierw tym się zajmijmy. Później zajmiemy się eksploracją reszty. Szabrownik z białej kotliny. To jest jakiś czarodziej? Nie. Dobra. Nie wiem. Nie wiem, jaka jest ich logika, żeby samemu rzucać w dwójkę, rzucać się na pięciu ludzi, ale dobra. Jakakolwiek by nie była, z pewnością pomożemy im w jej zmianie. Okej, dobra. Jednego gościa zdominowaliśmy. Eder się przewrócił. Okej. Zrobimy tego gościa. No i tyle. Czy mieli chociaż co ciekawego przy sobie? Znakomito kusza i solidny pancerz. Dobra. Zguba lodu. Co najmniej kilka zgub lodów, fajnie. Czekajmy aż podejdą i rzućmy na nich kulę ognia. Dobra. Ty też jeszcze masz swoje zaklęcie, jaśniejący blask. Periodyczne obrażenie od ognia. Dobra. No to ognia. Dobra, nie tak blisko może. No i brawo. Nic ciekawego. Still don't see why we had to hurt the dogs. Shut it about the blazing dogs. Ha. Coś rozbójnicy. Fajnie. Jakaś ciekawsza walka będzie. A co my tu mamy? Szabrownik. Oni chyba będą skakać na nas, tak?
Tak, to jest ten skok. Dobra. Stawmy się w pozycji obronnej. Tu jest kapłan, tu jest magiczka. Dobra, ty się cofnij trochę. Czekam, aż oni podejdą. Później zajmiemy się kapłanem. Tak, teraz oni nas obskoczą. Dobra, ty możesz włączyć walkę obronną. Więcej teraz tych gości złapiesz. Okej, dobra, tutaj nas obrzucili paroma AOE. Teraz się tym zajmiemy. Możemy ich przestraszyć najpierw. Dobra. Rzućmy święconą ziemię. Oni się tu skupili, więc możemy im ładną kulę ognia zapuścić. Dobra. Tutaj się przebijają na bok. Zgarnijmy ich. Dobra. To teraz możesz skoczyć na kapłana. Okej, dobra. I generalnie bardzo ładnie tutaj szybko ginął. Dobra, Alot czymś oberwał. Może od tej magiczki. Okej, nie wiem, czy nam się udało rzucić tą poświęconą ziemię. Okej, dobra, przewróciło ich. Zajmiemy się może tą kuszniczką. Tak na razie z nimi nic nie zrobimy. Dobra. Może ty też się zacznij, zajmij tą kuszniczką. Możesz ją oślepić. Dobra, zdjęliśmy kapłana. To teraz zajmij się magiczką. Dobra. Święconą ziemię. Ty użyj drugi oddech. Teraz ci szabrownicy zaraz go zdejmą. Możemy ich zamęcić. Gdzie jest zamęt? Tutaj. Okej. Ładnie poskładali się. Czekajcie chwilę. Okej, już jestem z powrotem. Sorry za to. Dobra. Idziemy dalej ich tutaj. Gościa też możemy przewrócić. Dobra. Tutaj co ty możesz zrobić? Możesz jaśniejący blask rzucić. Okej, wszyscy się rozbiegli. Ładnie. Dobra. To może zacznijmy na nich polować. Z broni dystansowej. Okej, jak tam z magiczką? Coś tam próbuje sobie ten... Coś tam próbuje się jakoś bronić, ale nie za bardzo jej to wyjdzie. Dobra. Ona się już wrócił. Przywal mu grymuarem. Zbudowałeś? Niedobrze. Dobra, co ty tu masz? Tylko? Niewidzialność przez 29 sekund, tarcza stojowa. Trzymałość plus 3 na... Dobra, użyjmy tego. Oni tutaj jeszcze będą się troszkę przenosić w niekontrolowany sposób. Szkoda było, żeby nam ubijał Alota. Dobra, niech on sobie tutaj siedzi teraz.
Jak ty? Bijesz ją dalej, fajnie. No to ją wykańczaj. Nie wiem, czemu się przełączyli na tego szabrownika, czy on się teleportował, czy coś, nie wiem. Ty niezłomny... Zmień na tarczę. Dobra, użyj tego niszczycielskiego ciosu. Dobra, paladyn niech się odwróci. Dobra, te ładne obrażenia go kosimy. A tak podstawowy, który zadaje dodatkowe obrażenia, ma szansę spodobać ogłuszenie przeciwnika. Okej, okay. W to mi graj. Tajok, dobra, zajmiemy się najpierw tym rozbójnikiem. Potem zajmiemy się Tajogiem. Oni się teleportują ciągle. Jest irytujące. Okej, dobra, udało się ogłuszyć tego gościa. Rzucił się co prawda na diablicę. Ale zaraz tym się zajmiemy. Dobra, szkoda, że nie mamy dodatkowego... To, że już nie mamy dodatkowego przewrócenia. Jak się to przydawało. Okej, okay, zajęliśmy się nim. Dobra, nie możemy już skakać. Dobra, z tym nie powinno być problemów, to przerzuć. Rozwalmy Tajoga. Dobra, ładnie. Okej. Okay. Użyj tej żywicy na nim. I tyle. Spoko walka. Zobaczmy, czy coś mieli ciekawego. Znakomite rzeczy. Kaptur kata. Przyznaje groźna obecność. Przestraszenie 3 sekundy. Nie. O, ciekawsze hełmy. Hey there. Tu miał Arkebus. Ten pewnie miał jakąś księgę zaklęć. Okej, dobra. Spójrzmy na tą księgę zaklęć. On poszła tutaj. Tak. Okej, okay. Niechcący skasowałem. Okej, okay, dobra. To mamy nowe zaklęcie. Zabezpieczenie, wszystkie obrony plus 20, redukcja obrażeń plus 10. Efekt rzucający. Okej, okay. Spoko. A tutaj co jest? Pomniejsze odbicie magii. Pomniejsze odbicie zaklęcia przez 87 sekund. Mech. Ale dobra, nie będzie. Dobra, to było poziomu 5. Alot. Czy masz coś na poziomie 5 do wyrzucenia? Fala mrozu, przerażające osłabienie. Przerażenie, osłabienie. W sumie nigdy z tego nie korzystałem. Więc moglibyśmy w sumie użyć to zabezpieczenie, ale i tak mamy sporo zaklęć. Obronnych. Innych. Dobra. Spadajmy tutaj, czy nie ma pułapek? Nie ma. Spotka. Dobra, zestaw obozowy. Potrzebowaliśmy paru, więc fajnie. Dobra. W takim razie idziemy dalej traktem. Ok, jeszcze tutaj coś jest. Solidna włócznia. Szukamy dalej tego domu. Coś ciekawego.
duchy jakieś. Dobra, no to standardowa taktyka. Przezguba lodu. Postrach z białej kotliny. Okej, czegoś takiego chyba jeszcze nie widzieliśmy. Dobra, rzućmy tutaj AOE. Dobra, co jeszcze? To weźmiemy uderzenie magii. Dobra, Alot skończył czarować. Niech bierze kolejne. Okej, tutaj nas jakoś obchodzą. Paraliż na 1,5 sekundy. Sporo na paraliżu weszło. Czy możemy wrzucić na to jakoś? Możemy wrzucić odporność. Tak, skończymy to czarować. Dobra. Dobra, musimy też... Przywołajmy zapchaj dziury kolejne. Alot się tutaj przeniesie. Dobra, fajnie. Dobra, Alot. Okej, on sporo oberwał. Niezłomny. Raz się tym zajmiemy. Dobra. Krąg ochronny. Ty nie jesteś w walce, więc możesz zrobić nałożenie rąk na niezłomnego. Świetnie. Dobra, tego gościa skasowaliśmy. Więc możemy się teraz tutaj wbić. Dobra, Alot. Rzucę dalej zaklęcia. Dobra, ładnie tutaj skoczyła barbarzynka. Teraz może ich wszystkich siekać. Dobra, ty nie jesteś już w walce, to możesz odejść. Okej. Listy miecz. Okej, dobra. Już ładnie go tutaj zacząłem na mechara haraszować. Dobra, może tutaj pomóż mnie. Tutaj daję sobie radę dobrze. Dobra, daj mi jeszcze zakaz. Właściwie co on tak teraz robił? Osłabienie i oszołomienie. Okej. Dobra. Ktoś zaraz padnie. Możemy jeszcze mu kolejnym ognistym mieczem przywalić. No i tyle. Dobra. Nie wiem, czy na to mieliśmy jakieś zlecenie. Chyba nie. Bo nic się nie pojawiło. A nie, mieliśmy, okej.